Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie i zapraszam na nowy odcinek z otwierankami na Czytam, bo lubię. Dzisiaj będziemy oglądać 10 książek. Ułożyłam je w takiej kolejności, aby były od takich poważnych, dotyczących ważnych tematów, po coraz bardziej lajtowe, coraz bardziej rozrywkowe pozycje. Mam nadzieję, że zostaniecie ze mną do końca, ponieważ to są naprawdę świetnie zapowiadające się książki. Jeżeli interesuje Was taka tematyka, to zapraszam, oglądamy. Pierwszą książką, którą mam na stosiku, jest Columbine. Reportaż dotyczący masakry w amerykańskim liceum, napisany przez Dave'a Kalena. To jest reportaż, który opowiada o strzelaninie w małym miasteczku Columbine, w którym dwóch chłopaków nastolatków, pozornie zupełnie niczym się nie wyróżniających, postanowiło doprowadzić do wielkiej tragedii, do wielkiej masakry. Najpierw chcieli podłożyć bomby, kiedy te bomby im nie wypaliły dosłownie, wkroczyli do liceum z bronią palną, no i dokonali prawdziwej rzezi na swoich znajomych, na swoich bliskich przyjaciołach, na swoich rówieśnikach. I autor tej książki, reporter, pracował nad zebraniem materiałów około 10 lat. Opisał i tych sprawców, ale także środowisko lokalne, które bardzo długo nie mogło się podnieść po skutkach tej tragedii. Zobaczcie, to jest bardzo obszerna książka, która dotyczy tematu, który tak naprawdę w Stanach Zjednoczonych jest ciągle aktualny. I wszystkie kolejne strzelaniny, kolejne masakry w szkołach zawsze porównywane są właśnie do tej w Columbine. Słyszałam o tym reportażu bardzo dużo dobrego i stawiam go sobie zaraz na samym początku stosu, ponieważ jest to coś, o czym chcę poczytać, zwłaszcza po ostatniej strzelaninie w Stanach Zjednoczonych, która miała miejsce w Teksasie i która bardzo mocno mnie poruszyła, także jeszcze z innych powodów. Także jeżeli interesuje Was taka tematyka, to jest to podobno świetnie napisany reportaż, który trzyma w napięciu, tak jak wiecie, powieść sensacyjna. I kolejny reportaż, co do którego mam duże przekonanie, że będzie niezły, ponieważ napisała go autorka Anne Rule, którą już znamy z reportażu o Tedzie Bundym. Pewnie kojarzycie, podobna książka, podobna formatowo, tylko w odcieniach czerwonego. Ta natomiast to reportaż o mordercy, który grasował, zdaje się, około 20 lat w Stanach Zjednoczonych. Tak, śledztwo trwało 20 lat, grasował zapewne dłużej. Morderca znad Green River, Anne Rule, i jeszcze jest tutaj dopisek, historia polowania na najokrutniejszego zabójcę w historii Stanów Zjednoczonych. Temu zabójcy przypisuje się około 50 zabójstw, aczkolwiek śledczy są przekonani, że nie wszystkie zostały mu przypisane, że ich było znacznie, znacznie więcej. I autorka po pierwsze pisze o jego zbrodniach, o tym, jak ich dokonywał, dlaczego ich dokonywał, gdzie ich dokonywał, ale także skupia się na ofiarach tego przestępcy. To były same kobiety. I tutaj mamy ich zdjęcia. Każda z nich, która została zidentyfikowana, dostała swoje imię, nazwisko oraz życiorys w tej książce. Także prawdopodobnie będzie to bardzo, bardzo poruszający reportaż, ale dodam jeszcze, że ta Anne Rule, ta autorka, ona przez pewien czas pracowała praktycznie przy jednym biurku z Tedem Bundym, natomiast od tego mordercy mieszkała tylko kilka przecznic od jego domu. Także no, dziewczyna czy kobieta rzeczywiście chyba przyciągała groźnych, niebezpiecznych ludzi. Nadzy nie boją się wody. To jest reportaż wcieleniowy. To oznacza, że autor tego reportażu przebrał się, czy dostosował się i stał się członkiem pewnej grupy. Jaka grupa to jest? Chodzi o grupę uchodźców, którzy uciekali przed wojną w Kabulu, z Kabulu do Europy. I on razem z tymi uchodźcami przemierzył bardzo długą drogę, dzieląc z nimi smutki, radości, niepokoje, obawy,
głód, chłód i wszystko inne. Ale z tego, co tutaj wyczytałam i na okładce, i z polecanek różnych innych pisarzy, jest to książka, która opowiada o takiej zupełnie innej twarzy emigracji. To jest książka, która jest nie tylko kroniką tragicznej podróży śladami migrantów. To również pełna uniwersalnych prawd, opowieść o miłości i przyjaźni, ludzkim cierpieniu i nieprawdopodobnej wytrzymałości oraz chwytające za serce świadectwo burzliwych czasów, w jakich przyszło nam żyć. Zobaczcie, myślę, że ta książka będzie się bardzo dobrze czytała i też będzie otwierała oczy na ludzi, których określamy jedną wspólną etykietką emigranci czy też uchodźcy. Ale przecież to nie jest zwykle jednolita grupa i to nie jest jeden monolit. To są ludzie, którzy przeżywają swoje lęki, nadzieje, obawy i wszelkie inne emocje, całe ich spektrum. I ten dziennikarz, chyba nawet nie powiedziałam, jak on się nazywa, Matthew Akins, tak się nazywa, i on postanowił wcielić się w jednego z imigrantów i opowiedzieć o tym, co ci ludzie czują. Książka z serii skandynawskiej wydawnictwa poznańskiego, ostatni raz, Helgi i Flatland. Jest to powieść, ale jest to powieść, która składa się w głównej mierze z rozmów, dialogów pomiędzy matką a córką. Córka jest już dorosła, jest lekarką, wyprowadziła się do Oslo z jakiejś tam małej miejscowości i ma bardzo słabe kontakty ze swoją matką. Ale kiedy okazuje się, że matka jest śmiertelnie chora i czeka już ją niewiele życia, te dwie kobiety ze sobą zaczynają częściej rozmawiać i dokopują się do różnych traum, do różnych problemów, które ciągną się za nimi tak naprawdę całe życie. To jest taka książka pewnie w rodzaju podsumowania, czy też w rodzaju psychoterapii dla obu tych bohaterek. Także ja bardzo lubię takie dramaty rodzinne, książki o konfliktach, które są rozwiązywane, ale nie zawsze są rozwiązane i mnie takie książki bardzo satysfakcjonują, bo to są książki bardzo życiowe. W naszym życiu nie zawsze dochodzi do happy endu, a właśnie te książki norweskich pisarzy bardzo często happy endu nie mają, ale niosą ze sobą też jakąś życiową lekcję, przesłanie, które ważne jest także w naszym życiu, życiu czytelników. I jeszcze jedna książka, tłumaczona z norweskiego, to jest Biała mapa, Cecil Enger, tak się nazywa autorka. I jest to powieść, ale oparta na faktach. Ona rzeczywiście dotyczy dwóch kobiet. Te dwie kobiety żyły w XIX wieku w niewielkiej osadzie i tak naprawdę ukrywały przed całą społecznością swoje prawdziwe życie. One były parą, one były ze sobą, były kochankami, ale jednocześnie były również bardzo, bardzo przedsiębiorcze. To były pierwsze kobiety, które stały się armatorkami, czyli miały bardzo, bardzo ważną funkcję w społeczeństwie, które w dużej mierze opierało się właśnie na połowach czy też na flocie. I teraz przechodzimy do kubki, w której książki są takie bardziej rozrywkowe, będą to kryminały w większości. Myślę, że książki takie do poczytania, na leżak, na wakacje, coś, co sprawi nam bardzo, bardzo dużo przyjemności. Być może trochę nami wstrząśnie. Zobaczymy, jak to będzie. Pierwsza to powieść Michała Witkowskiego, Tango, powieść kryminalna. Co mnie tutaj bardzo, bardzo rozśmieszyło, to kiedy wzięłam tę książkę do ręki, okazało się, że Michał Witkowski sam sobie napisał polecankę na okładkę. I ta polecanka brzmi tak. Marek Krajewski powiedział mi kiedyś, że gdybym ja z moim okiem do szczegółu i znajomością realiów napisał kiedyś kryminał retro, którego akcja działałaby się przed wojną w środowisku homoseksualistów, to mogłoby być to coś.
No cóż, Marku, w twoje ręce. Jeśli to nie jest to coś, to zapewne innego już nie będzie. Napisał sam Michał Witkowski. I już z samej tej polecajki, z tego blerba, możemy się dowiedzieć, że jest to kryminał retro, który dzieje się, zdaje się, pod koniec lat 20. i dotyczy środowiska homoseksualistów. I jest to kryminał, który jest chyba obfity w morderstwa, obfity w trupy. Prawdopodobnie dużo tutaj się dzieje, bo to już wynika z opisu okładkowego. Nawet widziałam tutaj takie w środku tabelki, w których się pojawiają ofiary i różne informacje na ich temat. Więc powiem Wam, że mnie to bardzo, bardzo intryguje i myślę, że szybko to przeczytam, ponieważ liczę na niezłą rozrywkę i na fajny, wciągający kryminał retro. O, ja takie bardzo, bardzo lubię. I kolejna książka to również kryminał retro, na potwierdzenie tego, że lubię, że czytam i że rzeczywiście dobrze się czuję w tym gatunku. Jest to Mora Piotra Bojarskiego. Kryminał, który się dzieje w Poznaniu. Jeżeli się dobrze przypatrzycie, to za postaciami na pierwszym planie zobaczycie ratusz poznański. Komisarz Kaczmarek to jest bohater wielu powieści Piotra Bojarskiego. Powraca, by stanąć oko w oko z przeszłością. Okazuje się, że jest rok 1934 i giną osoby z przeszłości Kaczmarka. I on zaczyna podejrzewać, że te morderstwa mogą mieć związek z nim samym. W śledztwie pomaga mu warszawianka, już Wam mówię, policjantka Barbara Przysługa, która zmierzy się z najważniejszą zagadką w swojej dotychczasowej karierze. A jeszcze tutaj mamy dodatkową informację, że ten tajemniczy morderca, o którym też podejrzewają, że może być kobietą, zostawia przy zwłokach tajemnicze broszki. Bardzo mnie to intryguje, tym bardziej, że Poznań, że jestem w stanie pójść śladami Kaczmarka, czy też śladami mordercy, i zobaczyć miejsca, w których ta akcja się rozgrywała. Także na pewno będzie czytane i czekam na to, wiecie, z dużą ekscytacją, bo chyba chciałabym pójść na taki spacer śladami bohaterów Piotra Bojarskiego. Miłość na wybojach. Książka Agi Szczepańskiej, którą zresztą dostałam osobiście od autorki z dedykacją. Proszę, oto dowód. Jest to komedia kryminalna. Muzyka, miłość i afera kryminalna. Opowiada o dwóch kuzynkach, około 30, które nie za bardzo za sobą przepadają. Ale jakoś tam sytuacja ich zmusza do tego, że zakładają zespół i wyruszają w trasę koncertową. Jedna gra, druga śpiewa. Ale gdyby wiedziały, że tak potoczy się ta trasa koncertowa i że będą zostawiały za sobą szlak trupów, to pewnie by się na tą trasę nie wybrały. Powiem Wam, że jest to intrygujące. Okładka nie jest jakaś zachwycająca, bo bardziej sugeruje obyczajowe treści. Natomiast no, mnie to intryguje, te trupy, które gdzieś tam się pojawiają na trasie koncertowej. Na pewno będę czytała. Zobaczcie, to taka książka, która ma króciutkie rozdziały, więc na pewno będzie się bardzo szybko czytało i bardzo przyjemnie. Czego nie można powiedzieć o kolejnej książce, która leży tutaj i trochę mnie straszy swoimi gabarytami. Pan Ciemności. Jest zadziwiająco lekka. Ja ją podniosłam teraz tak, jakby ta książka była bardzo ciężka, bo ona jest bardzo gruba, ma 750 stron, ale jest wydana w taki sposób, że jest lekka. Robert Silverberg. Taki jest autor. I okładka taka trochę z horroru. Ja Wam ją trochę przybliżę. Ale choć Silverberg jest znany z tego, że pisze horrory, tej książki horrorem nazwać nie można. Ta książka jest przede wszystkim powieścią przygodową i została oparta na prawdziwych losach Anglika, który trafił do niewoli portugalskiej, znalazł się w kolonii portugalskiej w Afryce, no i tam przeżywał różne rozmaite przygody. Ten dziennik tego pirata, tego marynarza, został odnaleziony po latach i na podstawie właśnie tych wspomnień Silverberg ubrał je oczywiście
w dużo fantazji, dużo wymyślonych zdarzeń, ale powstała książka przygodowa o Angliku w świecie afrykańskim, gdzie wszystko mu się wydaje fantastyczne, niesamowite. No i on też się wydaje tubylcom również niesamowity i fantastyczny, przede wszystkim dlatego, że ma bardzo jasną karnację, bardzo jasne włosy, więc także się wyróżnia. Ja myślę, że to będzie bardzo fajne czytadło, że to się będzie dobrze czytało, mimo tej przerażającej trochę okładki. Z jednej strony ona mi się podoba, a z drugiej strony trochę mnie przeraża, ale liczę na to, że to będzie fajne do czytania i trudno się będzie od tego oderwać. I mam jeszcze jedną książkę japońskiego pisarza, mroczny thriller jednego z najpopularniejszych obecnie japońskich autorów, w którym sieć krzyżujących się spisków trzyma w napięciu do ostatniej chwili. Kotaro Isaka, Bullet Train, zabójczy pociąg, podobno jest film z Bradem Pittem, więc dla Brada Pitta warto obejrzeć, jeżeli ktoś lubi oglądać filmy. Ale to mnie zafascynowało ze względu na opis. Powiem Wam szczerze, że ten opis jest tak wariacki, tak durnowaty, że pomyślałam sobie, że nie sposób stworzyć taką wariacką fabułę, ale jak potem z niej wybrnąć? Otóż mamy pociąg japoński Shinkansen, który mknie przez Japonię, a w tym pociągu znajduje się 9 zawodowych morderców i 1 amator. I oni nie wiedzą o swojej obecności w tym pociągu. Każdy chyba ma tam jakiś cel, dla którego tam się znajduje. I pytanie jest, kto przeżyje, kto dojedzie do końca tej podróży. Powiem Wam, że jest to intrygujące, jest głupkowate, durnowate. Wiecie, takie mało prawdopodobne, skąd nagle 9 morderców. Ale mnie najbardziej interesuje, jak autor wybrnął na końcu z tych wszystkich swoich niesamowitych pomysłów. Także na pewno będę czytała, a jeżeli ktoś przeczyta przede mną, to proszę napiszcie, jak Wam się podobało, bo bardzo mnie to intryguje. No więc dobrnęliśmy do końca. Omówiłam 10 nowości książkowych, które niedawno pojawiły się w księgarniach, bądź też pojawią się w najbliższych dniach. Powiedzcie mi proszę w komentarzu, którą książkę chcielibyście przeczytać, bądź też, które książki Was zainteresowały, zaintrygowały, które poznaliście dzięki temu filmowi, ale się mylę dzisiaj strasznie, to oznacza, że czas, żeby kończyć. Życzę Wam udanego tygodnia i oby do zobaczenia w przyszły wtorek. Pa, 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 pa.